Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Final Fantasy IX. Moi drodzy, przed nami chyba walka z Beatrix, o ile mnie pamięć nie myli. Trochę czasu minęło od ostatniego odcinka, który nagrywałem. Oczywiście wy macie tutaj jeden dzień, więc nic na tym nie tracicie, ale ja nie grałem w tą grę z tydzień czasu. I właśnie teraz zamierzam troszeczkę nagrać więcej materiału. Co się stało? Chyba od nich już wszystko wziąłem ostatnio. Pozakładałem chyba też to. Zaraz sprawdzę jeszcze. Dla pewności. Dobra, czekajcie. Dobra, tutaj nic, tu się uczysz, tutaj nic, tutaj także nic. Nie, wydaje mi się, że chyba to ostatnio zrobiłem. Spójrzmy, tu nic, tutaj także. No, tu się uczysz, okej. Queena. Nie, wydaje mi się, że chyba to ostatnio sprawdzałem. Czeka nas walka z Beatrix i to za moment, której także nie możemy wygrać. Ale postaramy się troszeczkę na niej zyskać. Postaramy się troszeczkę okraść, ograbić właśnie naszą złą panią generał. O, proszę. Aha, to się uczy. Dobra. Nawet nie zauważyłem. Widzę, że jest wszystko ok. Postaramy się naszą panią generał okraść, słuchajcie, bo będzie miała na pewno dosyć fajne przedmioty. Postaram się troszeczkę inaczej tutaj taktykę zrobić niż za pierwszym razem. Sądzisz, że uciekniesz? Ucieknę? Ha, ha, ha. Jesteś większym głupcem niż myślałam. Zapomniałeś, jak mocno cię sprałam w Burmecji? Ty jesteś większym głupcem, bo z nami wtedy nie skończyłaś. Zemścimy się. Nie znalazłem tu smakołyków, więc zjemy cię na śniadanie. Queena jest najlepsza. Pozwólcie więc, że wyprowadzę was z błędu. Tak, moi drodzy. Za pierwszym razem troszeczkę popełniłem błąd. Nie udało mi się wszystkiego u niej ukraść, ponieważ nie starczyło czasu. Po prostu ona po jakimś czasie kończy tą walkę. Spróbuję to troszeczkę spowolnić. Nie wiem, czy też mi się uda, ale można, słuchajcie, wrzucić na nią slow Viviego, które spowolni ją troszeczkę. Zwolnienie. Piorunujące cięcie. W ten sposób zyskamy troszeczkę czasu, a my będziemy oczywiście próbować ją okraść. Obrona. Ty możesz podleczyć Zidana. No widzicie, slow na nią działa. Ukradł puch Feniksa. No akurat to nie jest zbytnio ciekawym przedmiotem. Napoik. Dziękuję bardzo. Czarna magia. Dobra, w ten sposób. Zużyję tych podków trochę, wiecie. A, właśnie, Freją rzucę, słuchajcie, regenerację. Szok, No, normalnie byśmy leżeli i kwiczeli, ale że mamy tyle życia, to, moi drodzy, przetrwamy ten szok. Po prostu przetrwamy to. Dobra. Tak. Freja, jak tylko nas uzupełni pasek, rzucimy właśnie Wiatr Race. Chyba tak się zwie ten czar. Wiatr Race, dokładnie. Będziemy mieli po prostu regenerację. Trzeba było to od razu zrobić, ale zapomniałem. Niczego nie może ukraść. Jak to niczego? Kurczę. Puch Feniksa dopiero tylko skroiłem. Nie jest to zbytnio zaciekawa, wiecie co, opcja do tej pory. O kurczę, Freja było pudło. Mogłem nie dawać jej tego Feniksa. Nie Feniksa, tylko Potka. No co jest? Nic nie możesz ukraść? Masz podpięty mug. Tą kradziesz oczywiście. Żeby trochę szybciej to szło. Niedobrze, moi drodzy, niedobrze. ...204? Słabo, naprawdę słabo. Na dobrą sprawę nawet mi się nie chce leczyć teraz tych postaci, ponieważ... O, rękawice gromu. Chociaż mam te rękawice. Szok! No tak, Queena dwa razy oberwała, więc dlatego zeszło jej sporo tego życia. Ale i tak przetrwała. No to jest coś. Queena, dawaj. A ty zwędź. Zwędź ile się da, proszę cię. Bo i tak ona za chwilkę skończy tą walkę. Chyba nawet... Nie, jeszcze nie. Niczego nie może ukraść. Jeszcze coś masz.
Jeszcze coś masz? Mógłbym to sprawdzić, słuchajcie, detektem, ale szkoda mi po prostu na to czasu, szkoda mi tury, ponieważ Zidane ma taką opcję, dzięki której mogę, słuchajcie, czekajcie, zdolność się wykryj, o właśnie. Mogę dzięki tej opcji sprawdzić, co po prostu przeciwnik posiada, ale szkoda mi po prostu tury na to. Wolę, wiecie, kraść, ile się da. No i po wszystkim, dobra. Dupa z drugim razem, za drugim razem. Chłopaki, przecież jeszcze byście dali radę. Odchodzę z klejnotem. No dobra, szkoda, naprawdę szkoda, bo na pewno był tam przedmiot warty uwagi. Ale nie można mieć wszystkiego. Oczywiście to będziemy mieli w późniejszym etapie, spokojnie, tylko chciałbym już to mieć w tym teraz. Skończyliśmy naszą robotę, czarni magowie, wycofujemy się. Okej. Jak widzicie, to czego chcieli, mają, czyli ten klejnot. Hej, zniknęli. To jest klejnot przywoływaczy. Z tego klejnotu oczywiście Brachne będzie korzystać. Co teraz, Freya? Dobre pytanie. Zidane, obejrzyj się. Spokojnie, oni nas nie zaatakują. Tam, pójdę za nimi. Wszyscy za mną. No i to był bardzo dobry wybór, ponieważ Kleira za chwilkę zobaczycie, co się z nią stanie. Będzie naprawdę epicki filmik. Zidane, zniknął! Mam nadzieję, że tu jeszcze wrócę. Nie myśl o tym. Poza tym, to może być jedyna szansa, byś poznał prawdę o sobie. Chodź, Vivi, pokaż, żeś odważny. Tutaj nie mogę zrozumieć jednego. Jakim cudem? Queena nie pójdzie z nimi, słuchajcie. Queena w tej chwili się od nas oddzieli. O nie, Freya też zniknęła. Ale jakim cudem ten pulpet przetrwa to wszystko, co tu się zaraz stanie? Naprawdę ma dużo szczęścia, albo po prostu jest tak miękka, że się wszystko od niej odbija. Nie lubić latać. No i widzicie, tak właśnie wygląda tutaj Queena. Martwi się tylko o jedzenie. A tutaj mamy Rozę, Red Rose, statek, czerwoną różę, na której właśnie Brachne szykuje atak. Już czas. Spójrzmy na to, bez swojej mocy przyzywania Garnet jest bezradna. Dzięki tej czarnej materii mam moc przyzywania Eidolona. Czarna materia! Słuchajcie, czy to nie jest czasem nawiązanie do siódemeczki? Zobaczymy teraz, czy Kucza się nie mylił. Odynie, przybywaj. Dark Matter oczywiście. To jest nie tylko nawiązanie do siódemki, ale także do innych części. Odyn jeden z lepszych jeden z fajniejszych summonów według mnie. Bardzo lubię tego summona. Tak, moi drodzy, z Kleiry nic nie zostało. Moc summonów, naprawdę Eidolonów, bo w tej części się nazywają Eidolonami, Eidolons, o właśnie, tak. W tej części tak się zwą. Rany, widzieliście to? Kleira, Puk, Queena, wszyscy zginęli. No nie wszyscy, cholera. Hej, gdzie jest Beatrix? Założę się, że jest tutaj. No, moi drodzy, naprawdę bardzo smutny widok, z Kleiry naprawdę już nic nie zostało i te miejsce już nie będziemy odwiedzać, ponieważ nie ma co odwiedzić. Freya, chyba Zidane nas woła. Proszę, zostaw mnie. Musimy wejść na schody, za schody, ktoś nadchodzi. I tutaj jest muzyka, słuchajcie, Team, właśnie Beatrix. Witamy z powrotem. Co z jej wysokością? Z niecierpliwością pani oczekiwała. Pewnie obsypie panią pochwałami za nasze zwycięstwo. Twoja dominacja nie podlega dyskusji. Steiner i jego rycerze Pluto nie umywają się do pani. Dosyć tego.
Wybacz, generale. Powiedz królowej, że zaraz zgłoszę się do niej. To śmieszne. Moi żołnierze sami mogli zdobyć Kleirę. Dlaczego królowa domagała się użycia magów i eidolonów? Nie po to trenowałam tyle lat, by przyglądać się z daleka. Tędy szybciej. Dalej, właśnie do telepodu i ruszajcie do Aleksandrii. Nie ma różnicy, oni czy ja, wszyscy ślepo wykonujemy rozkazy, moje serce i wola nic nie znaczą. Może Steiner miał rację? No i coś, słuchajcie, tutaj w sercu Beatrix się słyszeliście to? Coś w sercu Beatrix, słuchajcie, mówi jej, że chyba to, co robi, nie jest właściwe. Słyszeliście to? Zdaje się, że Brachne jest na tym statku. Okej, moi drodzy, z tego co pamiętam, nie ma tutaj za dużo do roboty. Nie wiem, czy w ogóle jakieś przedmioty są do znalezienia. Oczywiście z tych główniejszych przedmiotów chyba nic tutaj nie ma. Z żadnych stelazy, nic, po prostu możemy znaleźć jakiegoś potka albo Phoenix Down, ale też nie jestem pewien do końca, czy znajdziemy coś. No już nie pamiętam po prostu tego. Zresztą i tak za chwilkę przeniesiemy się gdzie indziej. Widzisz coś? Jest za ciemno, niczego nie widzę. Beatrix! To ona! Ona! Zdobyłaś tę rzecz? Czy o to chodziło? Tak, to jest to. Ha, 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 ha! Dzięki temu wreszcie mogę. Nie, jeszcze jeden. Muszę mieć ostatni klejnot. Nawet słówka podziękowania. Beatrix, znajdź ostatni klejnot. Tak, królowo. Przy okazji, jak się miewa królewna? Garnet? Wyciągnęliśmy z niej eidolony, na nic mi się już nie przyda. Co masz na myśli, królowo? Popełniła przestępstwo, za kradzież klejnotu czekają egzekucje. Co? Nie każ mi się powtarzać. Gdy wrócimy do Aleksandrii, garnet zostanie ścięta. Idź już, znajdź klejnot. Wasza miłość. No i słuchajcie, w tej chwili Beatrix powinna przemyśleć w ogóle to wszystko. Dagger! Uspokój się, walka z nimi nie ma sensu, wciąż trzymają garnet w areszcie. Co ty wygadujesz? Mamy tak tu stać? Musimy wrócić do Aleksandrii przed Brachnem. To jedyne wyjście. Pytanie tylko jak? Chodź, Zidane. Vivi, gdzie idziesz? Vivi ma pomysł. O, Mogles. Wrócimy jeszcze tam na górę, ponieważ to będzie chyba jedyna okazja, aby z tym Moglesem pogadać, a może mieć jakiś list. Więc pamiętajcie o dostarczaniu listów. Ja muszę jeszcze wrócić do Gizamaluka Grotto. Zapomniałem całkiem, bo mam ten kuponu, czyli orzech kupo. Mognet, zobaczmy. Daj Serino list. List od Mopli? Niesamowite, kupo. Przeczytajmy go razem. Gdy ten list dotrze do Serino, Kleira może być już zniszczona. Stiltskin wciąż powtarza. Już przez to przechodziłem, jakoś sobie poradzimy. Ale co, jeśli tym razem się nie uda? Kupo. Więc to oznaczał ten wielki huk. Ciekawe, czy Mopli i Stiltskin są cali. Stiltskin na pewno jest cały, bo jeszcze z nim będziemy gadać. Spójrzmy jeszcze raz. Masz coś dla nas? Mam do ciebie prośbę. No widzicie, ma coś. Chcę, byś zaniósł list do Modon. Dobrze. Dzięki, kupo. Tak jak mówiłem, słuchajcie, sprawdzajcie kilka razy to. Bo raz przeczytamy jakiś list, za drugim razem możemy dostać jeszcze list od tej postaci tutaj. Więc warto to sprawdzać. A wiecie, czym to skutkuje? Tym, że dostajemy te orzechy kupu. One dosyć w późniejszym etapie mogą się przydać. Możemy fajne przedmioty za nie dostać. Ale nie jest to obowiązek. Nie jest to obowiązek, nie musimy tego robić.
Skoro, dobra, tu mamy już wszystko zrobione. Skoro mamy wszystko zrobione, więc możemy chyba stąd uciekać. Pamiętasz, jak żołnierz mówił o użyciu tych telepodów, by wrócić do Aleksandrii? No tak. Użyjmy tych telepodów. Dobra, spróbujmy. Kurczę, nie wiem czemu, ale Vivi, tak, to jest tak fajna postać, że coś nie chce działać. Dagger, nadchodzę. Ten maluch naprawdę jest pociesznym takim dzieciaczkiem. Aż szkoda go, że po prostu tak został stworzony. Nadszedł czas na ucieczkę. Jak? Nie wiem, ale musimy coś zrobić. Czekaj, mam pomysł. Wciskaj strzałki w lewo lub prawo, by balansować ciałem. No i teraz musimy rozchuścić, moi drodzy, tą klatkę w ten sposób, aby walnęła w mur. Dopiero tak się wydostaniemy, dopiero wtedy się wydostaniemy, jeśli to zrobimy. Musimy robić to idealnie. Ponieważ jak jeden będzie w jedną stronę kręcił, a drugi w drugą, no to niestety będziemy zatrzymywać tą klatkę, więc trzeba robić to odpowiednio. No, za chwilkę powinniśmy dobić do boku. Jeszcze troszeczkę. Już nie pamiętam, z której strony to było. O, mamy. Królewno, nadchodzę! Teraz jeszcze muszę sprawdzić tutaj ekwipunek tych moich podopiecznych. Krwawy miecz. Powinienem zmienić, słuchajcie. Krwawy miecz powinienem sobie zostawić na później. No ale jest tak kozacki w tym momencie, że szkoda mi go zmieniać. Gumowy hełm, ujemny cios, uczysz się ujemnego ciosu, więc tego nie muszę zakładać tak na dobrą sprawę. Ale mytrylowy, psuj zbroję, to bym mógł założyć. Dobra, założymy. No, zostawimy sobie krwawy miecz na koniec. Steiner nie jest już taki słaby. 15 level, 806 HP. On ma najwięcej HP chyba z całej drużyny, wiecie co? Najlepszy bonus ma po prostu do HP i chyba do obrony. Niestety z magii jest troszeczkę kuleje, oczywiście o obronę chodzi, ponieważ jeśli jest Vivi w drużynie, no to te ataki nie są takie słabe, ale obrona przeciw magii nie jest zbyt duża, jak widzicie tutaj sami. Teraz bym jak czekajcie, jak założę rękawice gromu, to troszeczkę podniesiemy to, ale... Czekajcie. Glucik. Atak MP kontra. Kontra się może przydać, tylko że ona nie zawsze wchodzi, nie wiem... Jak to jest tutaj? Ludojad, to musi być na pewno, ponieważ będziemy walczyć z żołnierzami aleksandryjskimi, więc będziemy mieli od razu większy atak. Autonapój może być. Kontra by się przydała, ponieważ nie musielibyśmy po prostu czekać na turę i nieraz nasza postać by wykończyła przeciwnika przed uzyskaniem tego paska. Więc to by było dobre. Atak MP wiadomo. Silniejsze ataki dzięki zużywaniu MP. To też jest fajne. Zabójca Robal nie jest potrzebny. Następny poziom. Przeciw. To mogę ściągnąć. No i dać tą kontrę. Chociaż jestem teraz podatny na wszystkie statusy, jakie są. Trudno. Musi na razie to wystarczyć. Okej. Tak więc, moi drodzy. Czeka nas kilka walk, ale nic specjalnego. Markusa... Tam ktoś pytał, dlaczego nie rozwijam jego umiejętności. Proste, z tego powodu, że Markus niedługo opuści drużynę i już nigdy nie będzie w tej drużynie. Dlatego warto od niego wszystko zabrać i szkolić innych. O, i kontra, słuchajcie, udała się, zobaczcie. W ten sposób wykończyłem o wiele szybciej przeciwnika. Mytrylowy miecz jest też dosyć mocny. I na tych żołnierzy w zupełności wystarczy level. Akurat szkoda, że nie Steiner, ale to nic. Dobra, ta drabinka do nikąd nie prowadzi, więc możecie ją sobie spokojnie ominąć. My musimy się dostać na drugą stronę, do drugiej drabiny. I zaraz to zrobię. Okej, Markus raczej chyba nie pokona właśnie. W sumie to wiecie co zrobimy? Zabijemy Markusa za chwilkę, tylko nie wiem czy akurat w tej turze mi się uda to.
Chociaż nie, uda mi się. Zrobimy tak, ponieważ dostaniemy więcej wtedy expa jako Steiner, a Markus mi nie jest potrzebny. Na tym etapie gry oni mi nie zrobią żadnych tutaj, nie wyrządzą mi żadnych szkód, więc w razie co autopotion jest podpięty? Mam podpięty? Chyba mam. O, i już levelek wskoczył. 26 tysięcy mam gotóweczki. Zaraz muszę sprawdzić jeszcze, ale autopotion chyba miałem podpięty, nie ściągałem tego. Jest autonapój. No i tutaj są, jest ta drabinka, do której musimy się udać. Nie ma tutaj zbytnio, słuchajcie, dużo rzeczy do szukania. Tutaj jeszcze muszę sprawdzić. Ale chyba nic tu się nie znajdowało. Dobra. O, zaraz natrafimy na resztę drużyny. Tak mi się zdaje, że to jest ten moment. Królewno! Spadam stąd, idę do złego lasu ocalić brata. Bezduszny psie. He? A to co? Dawno Steinera nie było z nami w drużynie i tutaj, słuchajcie, nasza drużyna w końcu się połączy. Ty? Co ty tutaj robisz? Steiner, czy to Aleksandria? Co? Nie mam czasu na głupie pytania. Muszę uciec z tych zatęchłych podziemi i uratować królewnę. Dość gadania, idziemy. Dlaczego wszyscy mnie zostawiają? Szybciej, rdzawy. Dagger jest zagrożona. O czym ty mówisz? Dosyć już tych bzdur. To prawda. Dopiero co byliśmy na Czerwonej Róży, podsłuchaliśmy Brachnę. Mówiła, że gdy tylko wróci do Aleksandrii, odbędzie się egzekucja Dagger. Naprawdę? Tak, mamy pół godziny, nim przyleci Brachnę. Idziemy. Spokojnie, słuchajcie. Pół godziny to jest wystarczający czas, aby tutaj wszystko zrobić. Markus? Uważaj, zamykam bramę. Co ty tutaj robisz? To długa historia. Idę teraz do złego lasu, by pomóc Blankowi. Powodzenia, my poszukamy Dagger. I ten chłód Markusa. Dobrze, moi drodzy, wszyscy są w drużynie. Nawet jak wchodzimy do menu w tej chwili, to czas cały czas leci. Chyba tylko przy pauzie możemy to zatrzymać. Ale okej. Żołnierze będą nas ganiać. W sumie to nie ma sensu tutaj teraz nic zbierać, bo chyba nic nie ma za bardzo. Nie ma, słuchajcie, nic takiego poważnego, więc sobie to daruję. O! Myślałem, że mnie nie dogonią. Ale niestety będziemy musieli stawić im czoło. W tej chwili to już jest bez znaczenia, bo mamy całą drużynę. Akurat tak skompletowaną, którą ja do końca gry będę chyba grał. To jest właśnie moja drużyna, którą najbardziej lubię w tej części, słuchajcie. I zazwyczaj zawsze do końca gry ona w takim składzie zostaje. No, są przekoksowani, są bardzo przekoksowani na tym etapie. Czysty umysł. A sprawdzimy sobie. Jest tam jeszcze jedna postać, ale już chyba jej zwieje. Czysty umysł. Magiczne buty. Siła to nie. Fajnie jakbym magię mu troszeczkę podniósł. Magia spada, cholera. Złoty kołnierz. Chciałbym te buty po prostu Dobra, wiecie co? Niech stracę. Pustynne buty. Założymy po prostu te buty, które są. Mamy po prostu większą ilość tych butów, żeby każdy mógł założyć sobie i sprawdzić, czy tutaj jest, dobra. Buty Germinas. Magiczne buty, tutaj już nic. Tyś chyba się czegoś... Tak, ty się uczysz, okej. Kontra to jest coś fajnego. Okej, z tego co pamiętam, to chyba tu. Sorki, mój błąd. Nie tędy. Czy ja dobrze poszedłem? Dobrze poszedłem. Gdzie ona może być? Zaraz wam pokażę, gdzie.
Okej, okay. Tu chyba... Nie, wydaje mi się, że nic nie ma. Dopiero tu będzie za chwilkę. Czekajcie, tu musimy włączyć po prostu tą dźwignię. Przesuń. Jest przejście. I tu chyba będą skarby dopiero. O właśnie, są skrzyneczki. Poczekajcie. Musimy na tą skoczyć. Wydaje mi się, że będzie Icebrand. Miecz dla Steinera, lodowy miecz. Tipi. Lodowy znak, o właśnie. Tak się nazywa ten miecz. To jest właśnie miecz dla Steinera. Czekajcie, zaraz zobaczymy. I on już jest mocniejszy od krwawego miecza. I to zobaczcie, grubo mocniejszy, bo masz 35 ataku. Niszczyciel psychiki. Niszczenie psychiki. Dobra, teraz musimy się stąd wydostać. Okej. Okay. Drzwi chyba są pozamykane, więc tutaj nic nie zrobię. Możemy jedynie iść na sam dół. Mamy jeszcze 25 minut. Czeka nas troszeczkę tutaj walk z bossami, to muszę wam powiedzieć. W tym etapie jest bardzo dużo właśnie walk, takich krótkich momentów i jest dosyć dużo walk z bossami. Okej, 25, 20 sekund. Jestem prawie na miejscu. To jest chyba tu, tylko że teraz się zastanawiam, czy... Kurczę, nie pamiętam, czy tu był Mugl. Mugl, wiem już, gdzie jest, okej. Mugl jest, moi drodzy, tu. Powinien być przynajmniej, chyba że się pojawi później troszeczkę. Zidane! Okej, czeka nas walka tutaj z bossem. Kolejnym bossem. Co ty tutaj robisz? Wścibski jesteś, litości nie będzie. Tak, Zorn i Thorn. Pierwsza styczność z tymi postaciami, oczywiście jako boss, ale nie ostatnia. Uwierzcie mi, nie ostatnia. Tutaj słuchajcie, technika... Zaraz zobaczymy, czy slow na nich działa. Nie jestem pewien. Działa, okej. Okay. Jeśli zaczynają skakać, to tam jeszcze pół biedy, ale zaraz wam pokażę. Zorn zyskał moc meteorytu chyba. W tej chwili należy uderzyć właśnie Zorna, żeby zniwelować tą moc. No niestety tutaj meteoryty za późno się... No po prostu za długo zwlekałem z tym. Ale spokojnie. Autonapoje są. Nie u wszystkich, ale zaraz Freją. Zapomniałem całkiem, że Freją mogę przecież rzucić regenerację. Zawsze zapominam o tym. Teraz to już po wszystkim. Daję Thornowi moc Flary. I Flarą zaraz zaatakuję, jeśli czegoś nie zrobimy, ale chyba nie będę nic robił, bo nie chcę ich zabić przez przypadek. Dobra, po prostu rzucimy sobie, słuchajcie, regenerację. ...264, więc nie ma sensu tutaj się z nimi bawić. Nie ma sensu właśnie w nich uderzać. Właśnie normalnie w tym etapie gry jesteśmy o wiele słabsi, ale ja teraz jak przypieprzę jednemu, to mogę zabić niechcący i tego bym nie chciał. Ukradł mitrylowa opaska, no i to rozumiem, to rozumiem. Zorn zyskał moc meteorytu. Meteoryty. O kurczę, trans. No i właśnie, słuchajcie, trans można tutaj... przeczekać, jeśli nie będziemy tą postacią atakować. Tylko teraz akurat już chyba Vivi miał atak, czy tam obronę wciśniętą. Tak, obrona, więc stracę troszeczkę tego transu, ale spokojnie, dwa czary mogę rzucić w następnych turach i postaram się po prostu to zostawić. Zorn zyskał moc meteorytu. Thorn już nie posiada, słuchajcie, pamiętajcie, czekajcie, to... Thorn już nic nie posiada, żeby mu ukraść, więc przechodzimy na Zorna. Tamtą postać można już wyeliminować, w sumie właśnie.
Czemu tego nie zrobimy? Jak mogę to zrobić? Dwa razy rzucimy mu fire. Któryś ma o 2000 mniej życia, nie pamiętam który. Chyba niebieski jest słabszy. Ukradł gwiezdny kij. Uuu, nieźle, Vivi. Będziesz miał ładną różdżkę. Dobra, 645 i jeszcze jeden taki czar w niego wywalę. W sumie zubecz, czekaj, torn. Torna mogę już zgładzić, więc to zrobię. Błazny. Chyba czerwony ma więcej właśnie życia. Ukradł partisan. Wydaje mi się, że już chyba nic nie będzie posiadał, ale... Dobra. Nie no, nie ma sensu, słuchajcie. Trans. O, kolejny trans. No nie wierzę. Zaraz zobaczycie, jak przypieprzymy z miecza. Sprawdzę tylko, czy Zidane właśnie może coś jeszcze ukraść, ale dwie rzeczy już ukradłem temu niebieskiemu. Dobra, czas na Viviego. Okej. Okay. Aha, dobra. Zapomniałem całkiem, słuchajcie. Kurczę. Ale to nic. Wydaje mi się, że niebieskiemu wszystko ukradliśmy. Dwa przedmioty i dwa przedmioty temu. Niech cię odpowiesz nam za to. Ważne, nie to. Zgarnę, skończyliśmy już. Spóźniłeś się. Mogli zaraz się tutaj pojawi, spokojnie. Dagger, to ja. Dagger. Och nie. Królewno. Nie. Królewno, wybacz mi, proszę. Ta panika Steinera. Nie nadaje się na rycerza. Nie jestem godzien żyć. Jej serce wciąż bije. Tak, wiem. Wynośmy się stąd. Steiner tam panikuje, a ci tutaj na spokojnie. Dagger, wszystko będzie dobrze. Zmiana zdarzeń, to już automatycznie się włączyło. Przyjaźń. A no właśnie, Markus jest w złym lesie. Uff, zmęczyłem się tym biegiem. Dziwne, że nie jest skamieniały. Zobaczcie, ten las. Nie mogę stawać, trzymaj się, bracie. Dalej, wstawaj. Po takim lesie w nocy chodzić, to jest dosyć straszne. Okej, moi drodzy. Jest Mugl. No, przy okazji. Mugnet. Kupo, właśnie otrzymałem list od Kupo. Przeczytajmy go razem. Tak, jakbyśmy nie mieli lepszego momentu. Co się dzieje w Aleksandrii? Wszędzie pełno żołnierzy. Słyszałem plotki, że królewna Garnet wróciła do Aleksandrii. Sądzę, że królewna Garnet opuściła zamek, bo podejrzewała królową Brachnę. Co sobie myślą królewna Garnet i królowa Brachnę? Nie rozumiem ich sposobu rozmowania. Dobra. Ja chcę list. A skąd ci wezmę? Nie mam już. Zapiszemy i skończymy w tym miejscu. Moi drodzy, więc jeśli wam się odcinek podobał, możecie zostawić łapkę. I ja was zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.